do hymnu. Taka uwaga organizacyjna do młodzieży. Następnym razem, kiedy grają film, przepraszam, hymn, gdziekolwiek stoimy, tam przyjmujemy postawę zasadniczą. Nie szukamy swoich miejsc już, tylko przyjmujemy postawę zasadniczą w miejscu, w którym jesteśmy. Dziękuję. Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości burmistrza naszego miasta, pana Dariusza Zielińskiego. Witam panią dyrektor Elżbietę Krautmann, która jest gospodarzem tej uroczystości. Witam grono nauczycielskie, pracowników szkoły. Witam serdecznie młodzież po wakacjach. Szczególnie serdecznie witam te dzieci, które za chwilę rozpoczą naukę w klasach pierwszych i staną się naszą bracią księgi litowską. Witam serdecznie również waszych rodziców, opiekunów i członków rodzin. Pewnego razu budzicie się, a wasz dom nie jest już waszym domem, bo ktoś wam każe się z niego wynieść. Ze snu wyrywa was pewnej nocy łomotanie do drzwi. Świat iPadów, iPhone'ów, Facebooka, kolorowych gazet, pełnych półek w sklepach, filmów i seriali nagle znika, bo wojna odłącza wam prąd. Trudno wam się uspokoić, przerażeni skutkiem postępów artyleryjskich. Widzicie martwe ciała, nie tylko telewizji, jak i samodrzewa, aparatyny, jak wyjęte z gry komputerowej, ale całkiem realne, rzucące grozą pod waszym oknem, zaśnieni do szybko. Nie macie co jeść, woda jest niedawna do pitu. Spędzacie całe tygodnie w wilgotnym cywilizacji, czekając na kolejne ostrzały. Czy naprawdę daleko nam do tego, co można przeczytać w książkach opisujących wydarzenia sprzed zaledwie 83 lat? Nie ma pozytywnych aspektów wojny. Jest tylko zniszczenie, śmierć, poniżenie i pogarda. Wojna nie jest żadną wartością. Jest tym, czego nie wolno gloryfikować. Jest tym, czego trzeba się bać. Cierpienie nie uszlachetnia. Odziera z godności, czyni zależnymi, odbiera człowieczeństwo. Dziś Ukraina walczy o swoją wolność z agresorem rosyjskim. Doświadcza tego wszystkiego, co niesie wojna. Współczujemy i pragniemy i pomagamy, przepraszam. Gdy wolna i niepodległa Ukraina, bo wolna i niepodległa Ukraina to bezpieczeństwo Europy. W dzisiejszym dniu, który jest świętem dla szkoły, mija 83. rocznica napaści Niemiec na Polskę. Do agresora hitlerowskiego dołączył agresor stalinowski, czyli Związek Sowiecki. Miliony polskich uczniów 1 września 1939 roku nie usłyszało dzwonka szkolnego. Usłyszeli eksplozję bomb. Był to początek 5 lat strasznej wojny. Polski naród stracił 7 milionów obywateli. Pamiętajmy o nich i uczcijmy ich chwilą ciszy. Uczcijmy chwilą ciszy również tych, którzy z powodu toczących się konfliktów zbrojnych na całym świecie giną i ponoszą ofiary. Baczasz. Dziękuję. Zapraszam panią dyrektor. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, panie burmistrzu. Jak co
co roku 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Cieszę się, że mogę osobiście powitać wszystkich uczniów, że nauka będzie się odbywać w trybie stacjonarnym, niezdalnym i miejmy nadzieję, że tak będzie przez cały ten rok, że będziemy mogli się spotykać każdego dnia. To bardzo ważne dla naszego rozwoju i tego, byście szybko zawiązali przyjaźnie. Szczególnie gorąco witam uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Również gorąco uczniów klas czwartych, ponieważ oni rozpoczynają drugi etap edukacji w naszej szkole. Wszystkim, i nauczycielom, i uczniom życzę samych sukcesów, ale przede wszystkim wspaniałej przygody z nauką. Dziękujemy. Zapraszam burmistrza pana Dariusza Zielińskiego. Pani dyrektor, panie i panowie wychowawcy i nauczyciele, dziewczęta i chłopcy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zabinku, drodzy rodzice, dziadkowie, przyjaciele, przyjaciół Szkoły Podstawowej Sienkiewiczowskiej w Zabinku. 1 września, bardzo ważna data w kalendarzu każdej szkoły w Polsce. Przed chwileczką pani dyrektor pozdrowiła wszystkich zebranych i jednocześnie przekazała życzenia. Ja chciałbym przyłączyć się do tych życzeń, życząc wszystkim państwu, wam w szczególności, dziewczęta i chłopcy, ażeby ten rozpoczynający się rok szkolny był dla was pewnym marzeń na rozwój. Około 200 metrów z osobami, które szły na te uroczystości, były niezwykle radosne, uśmiechnięte. Niech ten uśmiech trwa u was przez kolejnych 10 miesięcy i tak jak dzisiaj radośnie spotykamy się na rozpoczęciu roku szkolnego, spotkamy się z okazji zakończenia roku szkolnego. 1 września, przed chwileczką, przypomniany przez pana Mirosława, bardzo ważna data w historii Polski, ale i całej świata. Wspomnienie wydarzeń w Ukrainie i przestroga. Nigdy więcej wojny. Są wśród was koleżanki i koledzy z Ukrainy. Wiem, że otoczyliście ich niezwykłą troską i mam nadzieję, że i w tym roku szkolnym będzie podobnie, tak ażeby wasze koleżanki i koledzy czuli się wśród nas, jak u siebie w domu w Ukrainie. 1 września, nawiązuję po raz kolejny do tej daty, bardzo ważne wydarzenie, może nie w skali całej szkoły, bo różnie to się układało w ostatnich latach, ale bardzo ważne wydarzenie w życiu, w pracy zawodowej pani dyrektor Elżbiety Trautmann. Tak akurat się złożyło, bo różnie to jest w pracy zawodowej, ale akurat ten dzień 40 lat temu był pierwszym dniem pracy pani dyrektor i wydaje się, że to było jakby wczoraj. Powiem tak na ucho, pani dyrektor przed rozpoczęciem powiedziała mi, że czuje się jakby pracowała może rok, może dwa, jakby rozpoczynała swoją pracę zawodową i myśli, że w takiej kondycji, z takim zapałem, z takim planem na przyszłość wytrwa przez kolejnych 40 lat. Pani dyrektor, daj Boże, żeby tak się stało. Pani dyrektor, chciałbym bardzo symbolicznie podziękować i pogratulować tych ostatnich 40 lat, podziękować za pani oddanie, w szczególności w tej szkole. Tworzyła pani szkołę od lat, z wieloma sukcesami. Mam nadzieję, że z wielką satysfakcją. I jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były na tej drodze pracy zawodowej pani dyrektor, z prośbą jednocześnie, ażeby wspierały w dalszym ciągu, w tym niełatwym trudzie bycia dyrektorem szkoły. Wszystkiego najlepszego pani dyrektor, wszelkiej pomyślności, dużo, dużo zdrowia.
Dziękujemy. I zapraszam jeszcze przedstawicieli grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Zapraszam. Pani dyrektor, gratulujemy wytrwałości z okazji 40-lecia pracy zawodowej i życzymy radości z dalszego wykonywania swojej pracy, a jak powiedział Aleksander Dima, życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Podobnie jest z naszą pracą. Ja bardzo, bardzo dziękuję, ale bez was, moi kochani nauczyciele i pracownicy, ten sukces nie byłby taki słodki. Dziękuję. Moment w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Przedstawię wychowawców klas i oczywiście dzieci, które rozpoczną naukę w tym roku. Wychowawcą klasy pierwszej A będzie pani Monika Nowicka. Zapraszam, pani Monika Nowicka. A oto dzieci, które będą należały do tej klasy. Arkadiewa Ewa, Balekin Timur, Cepa Tobiasz, Grandys Maja, Hinz Piotr. Proszę o występowanie tych dzieci. Rodzice mogą już puścić rękę i proszę już albo podprowadzić proszę do pani Moniki dziecko i wrócić na miejsce. To jeszcze raz zaczniemy. Arkadiewa Ewa, Balekin Timur, Cepa Tobiasz, Grandys Maja, Hinz Piotr, Janowski Antoni, Kawalec Mateusz, Kaźmierczak Hanna, Kolpacz Mikołaj, Łężak Nadia, Marcinek Kacper, Musiałowski Adam, Napierała Tymo, Nowak Natasza, Nowakowska Lena, Ogólbi Temilola, Patyk Laura, Pietrucha Kai, Rożek Nadia, Cyrski Nikodem, Sobczyński Stanisław, Stępień Antoni, Szymela Barbara, Szponarski Maksymilian i Wojcik Adam. 25 osób powinno być wybrać. Koleżanki i nauczycielki pomagają założyć chusty, które mają wyróżniać przez pierwszy tydzień przynajmniej naszych najmłodszych uczniów. Dzięki temu są pod szczególną opieką pracowników szkoły, ale i też starszych uczniów. Zapraszam wychowawcę klasy pierwszej B, panią Beatę Szulc-Ogumbi. I do tej klasy zapraszam następujące osoby. Bernarek Mikołaj, Szochara Martyna, Gulczyński Patryk, Jankowska Zuzanna, Pik Marcel, Kołosowski Igor, Komorowski Tymon, Kwiatkowska Pola, Lasota Hanna, Lewandowska Gabriela, Lisecka Amelia, Mazurek Nadia, Nasierowski Nikodem, Osiński Xavier, Owczarek Tymon, Orzuk Wiktor, Roszak Aleksander, Rzepnikowski Szymon Skowron, Dominik Sówka Amelia, Siliński Jakub, Sychanow Konstantin, zapraszam panią Karolinę Kamińską, która będzie wychowawcą klasy pierwszej C. I do tej klasy zapraszamy następujące osoby. Wladosz Szymon, Bogdanowicz Maja, Buczek Zuzanna, Dawicki Dawid, Dębicki Filip, Drążyk Kaja, Giebuta Alan, Chybenko Konstantyn, Kula Kacper, Lachowicz Pola, Lisowski Konrad, Niewiadomski Marcin, Oleksyk Urszula,
Pac Mikołaj, Pałaszewski Antoni, Rałowicz Tymon, Serce Ajla, Słowiński Oskar, Szarafiński Marcel, Wiśniewska Jagoda, Zdunowski Nikodem i Zynda Andrzej. Zapraszamy. Dobrze, kto jest udekorowany, to już sobie stoi. Chodź, chodź, przesuwamy się, bo jeszcze przyjdą inne dni. Tutaj do. Chodź, do pani Karolinki. Pierwsza jeszcze. Dobrze, pierwsza C. Elegancko, klasa pierwsza C ładnie stoi. Dziękuję. Proszę o ustawienie się. I teraz informacja do najmłodszych właśnie. Za chwilę pani dyrektor czyta tekst przywołania, a wy na koniec powiecie przyrzekamy. Rodzice mogą dołożyć. Teraz proszę wyprostować się ładnie. Podnosicie prawą rękę. Tak? To jest ta dalsza, z tamtej strony. O, tak, z tamtej strony. Tak. Brawo. Do ślubowania. Rączka prawa do góry. Ważnym i pilnym. Mieć otwarte serce na wszystkich ludzi i na ich inność. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Brawo, brawo. Dziękujemy. Jeszcze chwilkę pozostajemy w podstawie zasadniczej. Klasa obok, numer 8, również na parterze. Ci z Państwa, którzy nie są gdzieś tam z tyłu, mogą wejść dolnym wejściem do szkoły. I klasa pierwsza C, do sali 13, do sali 15. A, sala numer 9 prosto. Pierwsza B, sala numer 8, również prosto od wejścia i klasa, przepraszam, i klasa pierwsza C, sala 13.
Na pierwsze piętro. Halo dzieci, pierwsza C się nazywa. Thank you.